Maria Raczyńska-Jałoch, 1939 rok, raczyca. Stachu, puść, tchu mi brakuje. Panna Maria Raczyńska drżała w ramionach ukochanego, wcale nie zimna. Prawda, że luty był siarczysty w tym roku. Jednak gorące uczucia Stacha-Jałocha, syna ubogiego chłopa z Raczyc, solidnie ogrzały chłód lutowego poranka. Nie po raz pierwszy panna Maria pod pretekstem konnej przejażdżki spotykała się z młodym Szewczykiem w pobliskiej Brzezinie. Z każdym spotkaniem była coraz bardziej pewna swego postanowienia. Stach nie był wykształcony ani szlachetnie urodzony, właściwie był nikim, ale dla niej stał się całym światem. Panna Maria miała wyjść za mąż za syna Basińskich. Właściwie to małżeństwo zostało już dawno ustalone. Tylko pół roku temu, kiedy wróciła do domu, do raczyc, wszystko się zmieniło. Jasio Basiński przyjechał na wakacje po kolejnym skandalu, który zafundował swojej rodzinie. Taka świetna partia! Znowu pijany wjechał konno do restauracji. Tym razem wlókł za sobą Brankę, jarocińską aktorkę. Restauracja przeżyła kolejny wyskok młodego hrabiego, koń także. Jedynie ladacznicy się nie udało. Jasia wysłano więc na wakacje do Raczyc. Niech wszystko przyschnie, a za rok młoda żona, Marysia Raczyńska, na pewno go w domu utrzyma. Basińscy to ciężkie pieniądze. Kina, restauracje, fabryki i ziemia. Raczyńscy mieli jeden zadłużony mająteczek i dom w Raczycach. Jak mogli odmówić? No tak, rodzice nie mogli. Ale ona? Maria? Nigdy nie wyjdzie za tego drania, za tego mordercę. Już po tygodniu zesłania Jasio zgwałcił pokojówkę. Dzień później opowiadał Marysi, jaki to ją zaszczyt spotka, że go poślubi. I ona miała iść jak ta krowa na rzeź. Wiele dni przepłakała w przyjaznej Brzezinie. A któregoś wrześniowego popołudnia okazało się, że nie jest tam sama. Wcale nie romansowała z przystojnym Stachem. Rozmawiali. Wiele razy. Był dobry, miły i wcale nie głupi. Słuchał jej dziewczęcych żalów. Opowiadał o swoich planach chłop, a taki ambitny? Poszedł do Odolanowa, do szewca na naukę. Chciał do miasta, na ojcowiznę nie liczył, ale kiedy starszy brat umarł, wrócił na wieś. Matki i ojca nie zostawi. Jego plany muszą poczekać. Marne poletko wiele im nie dawało, ale stach miał fach w ręku. Za jego buciki okoliczne panny płaciły prawdziwe pieniądze. Coraz lepiej mu się wiodło chyba nigdy nie podniósłby oczu na pańską córkę taki prawy taki uczciwy to ona Marysia go ośmieliła nie szukała ani rozrywki ani ucieczki w otaczającym ją zdegenerowanym towarzystwie szlachet nieurodzonych wśród takich Jasiów Basińskich i kobiet jak jej matka widziały zło i godziły się na nie Widziały zdradę i kłamstwo, ale nic nie robiły. Nie. Maria nie chciała takiego życia. Może nawet z chłopem żyć, byle uczciwie. A Stach ją szanował i kochał gorąco. Uczciwie i odważnie jej o tym powiedział. Nie bał się, że go odepchnie, wyśmieje. Po prostu powiedział prawdę i na nic nie liczył. Te miesiące ich spotkań. Uświadomiły Marysi, czego chce od życia. Nie pieniędzy, biżuterii, balów, nie złudnego blichtru i ukrytej zgnienizny. Nie chciała takiego życia, jakie wiodła jej matka. Pani Raczyńska, za dnia wielka dama z towarzystwa, w nocy samotna, nieszczęśliwa kobieta. Matka, wpatrująca się w okno w te nieprzespane noce, kiedy ojca nie było w domu. O której jest dzisiaj? W Odolanowie? w Jarocinie, w Poznaniu? Matka, siedząca sama nieruchomo w królewskim łożu z baldachimem, w te noce, kiedy ojciec został w raczycach, kiedy z pięterka, ze służbówki zuzi dolatywały piski i śmiechy. Ile razy matka się zastanawiała, kto u niej jest? Lokaj, czy pan domu? O, nie, Maria woli chłopską chałupę. Biedę, ale również prawdę, odwagę, uczciwość i miłość. Przede wszystkim zaś miłość. Stachu, pójść, tchu mi brakuje, powtórzyła. Wyjdę za ciebie za mąż. Podziałało. Stach natychmiast przerwał gorący pocałunek. Nie, nigdy na nic więcej się nie odważył. Sam pocałunek zresztą, ten pierwszy, był czystym przypadkiem. Wtedy ona tak strasznie płakała, a on ją tylko pocieszał, głaskał, tulił, całował po włosach i czystym przypadkiem ich usta znalazły się tak blisko siebie. To po tym pocałunku tak zwyczajnie, prosto i poważnie powiedział, że ją kocha, i że wie, że panna Raczyńska nigdy Jałochową nie będzie, i że niczego nie oczekuje. Ale ona, Marysia, powinna wiedzieć, że kochał ją będzie zawsze. Nawet jak weźmie sobie inną, równą sobie, to jego serce na zawsze pozostanie w drobnych rączkach panny Raczyńskiej. Teraz odsunął się od niej na wyciągnięcie ramienia, raptownie wciągnął powietrze i szybko zapytał zduszonym głosem: Marysiu, ty wiesz, co mówisz? Wiem, Stachu. Powiedziała silnym, pewnym głosem: Nic ci nie mogę dać. Tylko siebie, ty wiesz? Patrzył jej głęboko w oczy. Wiem, Stachu. Przytuliła się do niego. Delikatnie, ale stanowczo odsunął ją od siebie. Marysiu, jesteś bardzo młoda. Bardzo mądra i szlachetnie urodzona. Ja jestem synem chłopa. Mam dla ciebie tylko izbę w domu mojego ojca, którą będziemy dzielić z moimi rodzicami i którą sama będziesz sprzątać. Mam dla ciebie kury do hodowania. A jedyne, co ci mogę dać, to piękne buty. Roześmiał się. Sukni do nich już nie będzie. Czy właśnie tego chcesz? Chcę prawdy, Stachu powiedziała spokojnie. I chcę ciebie. Kocham cię. Dobrze. Przygarnął ją do siebie. Jutro poproszę twoich rodziców o twoją rękę. To było wczoraj. Dzisiaj, tak jak obiecał, przyszedł do dworu z ojcem i matką, w wyglansowanych butach i podartym czarnym garniturze. Jak biednie wyglądał, jak biednie wyglądał tandetny, tombakowy pierścionek, który kurczowo ściskał w ręce. Wyśmiali go. Po prostu go wyśmiali i wygonili. Ojciec prawie natychmiast wsiadł w samochód, swój najnowszy prezent od Basińskich, i wyjechał. Została sama z matką. Głupia, skończona idiotka! Zielone oczy pani Raczyńskiej rzucały gromy: Jutro wyjeżdżasz do Wód. Natychmiast. Po powrocie wychodzisz za mąż za Jasia. Co ty sobie wyobrażasz, ty głupia? Mamo, nie wyjdę za Basińskiego, odpowiedziała pewnym głosem Maria. Kocham Stacha i zostanę jego żoną. Z waszą zgodą lub bez niej. Kłóciły się godzina, a potem. Marysia opuściła rodzinny dom. Tak jak stała. Bez pieniędzy, bez posagu, bez rodzicielskiego błogosławieństwa. Wyszła za mąż po miesiącu. Po miesiącu uczenia się nowego życia: chodzenia bez kapelusza i rękawiczek, macania kur, sprzątania ubogiej wiejskiej izby. Po miesiącu spania na twardym sienniku wypchanym sianem. Po miesiącu zimna i niedojadania, po miesiącu bez Stacha, który wyjechał do Odolanowa, buty ludziom szył, zarabiał na wesele. Mieszkała u jego rodziców, przecież nie wypadało, żeby przebywał pod jednym dachem z narzeczoną. Jego rodzice, prości, niewykształceni ludzie, starali się traktować ją jak księżniczkę. Jej matka i ojciec wysyłali szpiegów. Prosili, grozili, przekupywali. Nie dała się złamać. Wiedziała, że tylko miłość i prawda ją uratują. Tylko miłość, prawda i Stach sprawią, że będzie mogła patrzeć na siebie bez wstrętu. Wytrzymała. Wieś huczała, ale potem po malutku ludzie przywykli do dziwnej żony Stacha. Z czasem nawet zaczęli ją szanować. Minęło pół roku. Nastał gorący sierpień. Co roku o tej porze raczyńscy wyjeżdżali na Riwierę. Wtedy, w 1939 roku, bez Marysi, bez Marii Raczyńskiej, teraz Jałochowej. Matka już nie przysłała po nią lokaja. Wiedziała, że krew nie woda. Wiedziała, że córka nie odpowie na żadne wezwanie. Przyjechała sama, autem z szoferem. Zatrzymała się przed krzywym płotem, za którym szalała orgia kolorów. Może Maria nie umiała wyhodować jadalnej marchewki, ale do kwiatów, trzeba przyznać, miała rękę. W eleganckiej garsonce i szykownym kapeluszu pani Raczyńska weszła do obejścia córki. Maria była sama. Pracowała w ogrodzie. — Zbrukałaś honor naszych prababek, dziewczyno — powiedziała zimno matka. — Nigdy ci tego nie wybaczę. Wiem, mamo, odparła miękko Maria. Nigdy nic od nas nie dostaniesz. Oczy pani Raczyńskiej czujnie patrzyły na córkę. Wiem, mamo. Maria podniosła się z ponad rabatki wczesnych astrów. Nie oczekuję niczego. Matka zacisnęła wargi w cieniutką kreskę. Nie zmienię zdania. Nie licz na to. Nic ci się już ode mnie nie należy. Dałam ci życie, dałam wykształcenie. Myślałam, że przekazałam ci również mądrość kobiet z naszej rodziny. Jednak nie. Miłość, dziecko, jest łudą. Musisz sama to odkryć. Jeżeli wrócisz, wszystko da się jeszcze ułożyć przemyśl to. Maria uśmiechnęła się tajemniczo. Mamo, kocham was. Ale jestem szczęśliwa ze Stachem. Dobrze, że przyjechałaś. Pierwsza się dowiesz, że będziesz babcią. Matka pokiwała głową. Popatrzyła na krzywy płot, na chałupę krytą strzechą, na spracowane ręce córki. Za późno. Zawiodłam. Głos jej zadrżał. Marysiu, nie mogę ci już pomóc. Sama sobie życie wybrałaś. Jesteś moją jedyną córką. Szkoda, ale za późno. Zdjęła z ręki pierścionek. To jedyna rzecz, która jest moją wyłączną własnością, a nie częścią mojego posagu. To pierścionek zaręczynowy którejś z naszych prababek. Nie zasłużyłaś na niego. Ale jest twój. Przechodzi z matki na córkę. Dziwne, że w tej rodzinie zawsze rodzi się tylko jedna córka. Moja matka twierdziła, że mi się nie należy, bo to klejnot miłości i przebaczenia. Bzdury. Twoja prababka ponoć. Zresztą to nieistotne. Weź. Jest teraz twój ale wiedz, że ja tobie nie przebaczam. Rzuciła błyszczący pierścień w wilgotną ziemię wokół astrów. Odwróciła się i odeszła. Maria podniosła roziskrzony diament. Pobiegła za matką. Zatrzymała się w pół kroku. Spojrzała z zastanowieniem na ubłocony pierścionek i powolutku schowała go do kieszeni fartucha. Pogłaskała się po płaskim jeszcze brzuchu. Jest twój, pomyślała. Nawet jeśli jesteś chłopcem. I uśmiechnęła się do siebie. Krystyna urodziła się w straszną, wypełnioną cierpieniem lutową, wojenną noc. Nie była chłopcem. Była małą, brzydką dziewczynką. Rudą, jak matka, babka, prababka. Wiecznie głodną. Wiecznie wrzeszczącą. Maria długo chorowała po porodzie. Pewnie by umarła, gdyby nie Stach jego buty. Szewski Fach pomógł. Mąż znalazł prawdziwego lekarza i dzięki niemu obie przeżyły. Wojna przy Stachu nie była straszna. Gdzieś tam wybuchały bomby, gdzieś tam były łapanki i obozy śmierci. Ich to nie dotyczyło. Walczyli ze zwykłą biedą polskiej wsi i tyle. Potem przyszło nieszczęście. Krysia miała niecałe dwa latka, kiedy stacha wywieźli na roboty do Niemiec. Dotąd to on utrzymywał całą rodzinę. Dzięki jego pracy mieli co do garnka włożyć. To on także obrabiał lichę poletko. Matka stacha zmarła tuż po ich ślubie. Ojciec był zbyt stary i słaby, aby pracować. Tylko dzięki Stachowi jakoś żyli. Kiedy jego zabrakło. Maria, jak umiała, opiekowała się teściem i córeczką. Lecz cóż ona mogła? Mogła im gotować, ale nie było co gotować. W nocy tulili się głodni do siebie, żeby się ogrzać. Latem jakoś było. Ogród i las dawały im jedzenie. Potem przyszła jesień, zima, a z nią choroba i śmierć. Ojciec Stacha zmarł we wszystkich świętych. Maria pochowała go godnie. Ale kiedy w grudniu gorączka zmogła krysie, Maria nie widziała innego ratunku. Wielokrotnie już trzymała w ręku swój pierścionek. Wielokrotnie zastanawiała się komu go sprzedać. Do tej pory zawsze jakoś odsuwała od siebie tę myśl o pierścionku, nikt nie wiedział. Stach, poniżony kiedyś przez jej rodziców, uniósł się dumą. Nie rozmawiali nigdy o rodzinie Marii. I choć nie miała żadnych tajemnic przed mężem, o wizycie matki jakoś mu nie powiedziała. Tym samym i pierścionek okryła mgła tajemnicy. Czasami Maria wyciągała go z ukrycia i oglądała. Myślała o nim jako o pierścionku Krysi, a nie o swojej własności. Nie żałowała ani przez chwilę dokonanego wyboru. Ale tę jedyną wartościową rzecz traktowała jako schedę córki. Doskonale zdawała sobie sprawę, że nie wychowa dziecka na chłopkę. Nie mogłaby tego zrobić. Jej córka otrzyma staranne domowe wykształcenie, takie, jakie ona sama będzie w stanie jej dać, a kiedy przyjdzie czas, pierścionek zapewni jej dobrą szkołę i właściwy start. To będzie jej dar dla dziecka. Dar miłości. A może i dar przebaczenia. Może Krysia zrozumie i wybaczy matce zamianę dostatniego życia na prawdziwą miłość. Biedną, ale uczciwą i szczęśliwą. Lecz teraz, kiedy przykładała zimne kompresy do rozpalonego ciała dziecka, wiedziała, że diament jest jedyną szansą uratowania życia Krysi. Zdecydowała się. We wsi jednak nie było nikogo, kto mógłby go kupić. Maria potrzebowała prawdziwych pieniędzy, żeby mu co płacić lekarza dla Krysi. Tu pieniądze miał tylko bogaty sąsiad, Niemiec. Zaoferowanie mu klejnotu było zbyt dużym ryzykiem. Różne plotki krążyły o tym człowieku. Ksiądz twierdził, że to wrocławski kupiec, któremu umarła żona. Jego córka ponoć chorowała. Podobno lekarze zalecili jej wiejskie powietrze, więc przeniósł się tutaj ale pewności nikt nie miał. A faktem było, że po pierwsze to Niemiec, a po drugie pierwotni właściciele murowanego domu zniknęli tak szybko i tak nagle. Może wcale nie kupił ich gospodarstwa, tylko zagarnął, jak to okupanci. Opowieści krążyły różne. Tak więc, mimo że ksiądz twierdził, że chociaż Niemiec to porządny, Maria się bała. Ale Krysia umierała. Wieczorem, kiedy wycieńczone gorączką dziecko usnęło, Maria wyszła z domu. Chodziła po drodze tam i z powrotem przed domem Niemca. Biła się z myślami. Was zuchstuchije? Przez uchylone drzwi wyjrzała starsza kobieta. Verzeilen Sie bitte. Marii gładko przyszła odpowiedź w płynnym, poprawnie akcentowanym niemieckim wyuczonym na pensji. Jestem Maria Jałoch z Raczyńskich, Mam chore dziecko i chciałam. Wejdź, kobieto! Niemka machnęła ręką w jej stronę. Nie będziemy przez drzwi rozmawiać. Jestem Greta. O co chodzi? Moje dziecko. Moja córeczka umiera. Ja chciałam porozmawiać z Herwajsem. Powiedziała Maria drżącym głosem: Nie przyszłaś żebrać, prawda? Przerwała jej szorstko Greta. Ja jestem gospodynią, ale Herwajs nie lubi żebraków. Nie, ja chciałam. Próbowała jej przerwać Maria, wyczuwając w kieszeni ciężar pierścionka. To dobrze. Greta nie dawała jej skończyć zdania. Herwajs teraz nie ma czasu, jest z Fraulin, ale dobrze trafiłaś. On ma pracę, może ciebie przyjmie? Z namysłem pokiwała głową. On chciał, tylko Niemkę na gospodynie, ale ja już dłużej nie mogę tu czekać. Fraulin w ciągu dnia zostawić samej nie chce, to jak ma znaleźć kobietę. Na tej ciemnej wsi same polskie chłopki mieszkają. Ty skąd jesteś? Mówisz po niemiecku prawie tak dobrze jak ja. Stąd jestem, ale kształciłam się wcześniej i. I znowu nie udało się Marii dokończyć zdania. Jutro przyjdź. Do kościoła na sumę. Gospodyni uwielbiała rozkazywać. Tylko tam stój, nie podchodź. Ja już muszę stąd wyjechać. Powiem mu o tobie, a dalej to już się sama dogadasz. On musi mieć kobietę do kuchni i do sprzątania. Całe dnie spędza z tą małą. Może ci się uda, kto wie? Ja mam dosyć. Tu sami obcy. Wracam do swoich. Idź już. Zaraz skończą czytanie. Muszę jedzenie szykować. Jutro po kościele, pamiętaj! Zdziwiona Maria opuściła przytulną, ciepłą kuchnię. Odruchowo obracała w kieszeni palta pierścionek. Gorączkowo myślała: Praca? Gospodyni u Niemca? Boże, co za wstyd, jaka hańba! Nie, nie pójdzie jutro pod kościół. Jakoś sobie poradzi, ale dla Niemca pracować nie będzie. Nie dosyć, że Stacha jej zabrali. Ale kiedy dotarła do zimnej, ciemnej izby i wsłuchała się w chrapliwy oddech Krysi, zmieniła zdanie. Wstyd. Jaki wstyd! Jej dziecko umiera. Przecież nie sprzeda siebie, nie będzie żebrać. Uczciwie zapracuje na nie obie. Teraz wstyd się nie liczy. Chodzi o życie jej córki. Pracowałaby dla samego diabła, gdyby mogła w ten sposób uratować Krysię. Pójdzie po sumie do Weissa. Nie błagać o litość. Tylko starać się o posadę. Najlepiej jak potrafi. Otuliła małą baranim kożuchem i pobiegła na parafię. Tam poprosiła księdza o rekomendację. Na sumę poszła sama, zostawiając krysie pod opieką sąsiadki. Córeczka znowu miała wysoką gorączkę. Maria wyciągnęła najlepsze ubranie, umyła się i uczesała starannie, i poszła do kościoła. Pomszy, proboszcz zatrzymał się na chwilę z kurtem Bajsem. Stała obok i widziała zirytowane gesty Niemca. Wyciszał się i uspokajał jedynie, kiedy patrzył na córkę. Było wyraźnie widać, że jest zdenerwowany i siłą hamuje gniew. Po krótkiej rozmowie ksiądz ujął go za łokieć i poprowadził w stronę Marii, która po opuszczeniu kościoła bez pośpiechu szła w stronę wiejskich zabudowań. Pani Mario? Proboszcz nieznacznie podniósł głos Niech pani zaczeka. Maria zatrzymała się i odwróciła w stronę podążającej w jej kierunku trójki. Herwajs. Tu ksiądz przeszedł na niemiecki. Bardzo chciał panią poznać. Wybaczcie, zostawię was samych, owieczki czekają. Dokonawszy prezentacji, proboszcz uśmiechnął się porozumiewawczo do Marii i odszedł. Witam pana, Herwis. Jestem Maria z raczyńskich jałoch. Głos Marii brzmiał pewnie i dumnie. Mówiła tak, jak kiedyś jej matka. Zwracając się do służby. W czym mogę panu pomóc? Weiss zawahał się, a następnie, lekko zmieszany, przystąpił do prezentacji dziewczynki. To moja córka Marta bladziutka, dwunastolatka wyciągnęła dłoń w stronę Marii. Ja o pani dużo słyszałem kontynuował Niemiec moja gospodyni, ta podła Greta zirytował się. Rzuciła pracę z dnia na dzień. Boże, jak trudno o dobrą służbę w tych czasach. Ona mi powiedziała, że jest na wsi taka kobieta, co mówi po niemiecku i pracy szuka. Czyli ona może już wyjechać, bo sobie poradzę. Wiem, że oprócz pani nikt tu nie mówi po niemiecku. Ale głupia Greta chyba coś poplątała. Przepraszam za tę omyłkę. Gdzież pani Raczyńskiej do służby u wajców? Roześmiał się zażenowany. Pani wybaczy. Proboż już mi objaśnił, że zaszło nieporozumienie. Maria przywołała na twarzy wyrozumiały uśmieszek. Pogłaskała Martę po buzi. No, wie pan, Rweiss, na służbę chyba istotnie się nie nadaje, ale prawdą jest, że szukam pracy. Czasy są ciężkie, mój mąż niestety nie może być ze mną, a ja jestem odpowiedzialna za córkę. Co prawda, myślałam raczej o posadzie nauczycielki. Mam dosyć gruntowne wykształcenie i znam biegle trzy języki, jak pan słyszy. Ale chyba możemy dojść do porozumienia. Weiss się rozpromienił. No, wie pani, to świetnie. Ja przecież od dawna szukam prywatnej nauczycielki dla Marty. Ojciec już dwunastolatce nie wystarczy roześmiał się nerwowo. Ona potrzebuje towarzyszki i opiekunki. Może pani by znalazła czas, ja naturalnie zapłacę! jąkał się. Herwajs? Z przyjemnością podejmę się pracy u pana. Spokojnie i rzeczowo wyłuszczała swoją propozycję. W domu umierała Krysia. Jednak Maria teraz nie mogła dopuścić, żeby ten człowiek dostrzegł, w jak beznadziejnej sytuacji się znalazła. Mam jednak małą córeczkę, kontynuowała. Kłopotliwe byłoby dla mnie zajmowanie się martą i równoczesna opieka nad własnym dzieckiem. A skoro pan został bez gospodyni, to może to połączymy. Od słowa do słowa niemiec, przekonany, że pani Raczyńska robi mu ogromną łaskę, zaproponował Marii mieszkanie, wyżywienie dla niej i Krysi oraz przyzwoitą pensję za wykształcenie Marty. Przeniosły się tego samego dnia. Tego samego dnia Herwajs przywiózł z Odolanowa lekarza dla Krystyny. Parę dni później zatrudnił na stałe służącą do sprzątania i gotowania. Widząc skromny dobytek Marii, na pewno się zastanawiał, jak to jest, że taka światowa i wykształcona kobieta tak niewiele potrzebuje do życia. Na pewno wiele do myślenia dał mu tragiczny stan Krysi. Nie pytał jednak o nic. Widząc uśmiechniętą, szczęśliwą buzię własnej córki, wolał milczeć a Marta pokochała Marię jak matkę. Lubiła również Krysię, która po powrocie do zdrowia stała się uroczym, małym rozrabiaką i Marta traktowała ją trochę jak lalkę, trochę jak szczeniaczka. Krysia też za nią przepadała i dzięki Marcie od wczesnego dzieciństwa była dwujęzyczna. Maria czuła się bezpieczna. Wieś huczała, ale skończyło się na plotkach. To nie było centrum działań wojennych. Nawet partyzantka zbyt mocno nie działała w okolicznych lasach. To była zwykła, biedna, polska wieś. Weiss rzeczywiście był kupcem. Jego rodzina od pokoleń mieszkała we Wrocławiu. Tam wraz z braćmi prowadził sklepy z konfekcją. Kiedy jego żona umarła na suchoty, a lekarze wydali wyrok na Martę, postanowił wyjechać z miasta, w którym się wychował. Lekarze uważali, że Wrocław zabije płuca Marty. Wajs, dla którego córka, ponoć wierna kopia matki, była całym światem. Najpierw leczył ją we Włoszech, potem nad Bałtykiem, a potem znalazł przyzwoite gospodarstwo w Poznańskiem i postanowił osiąść tu na stałe. Na wsi córka będzie miała spokój, zdrowe powietrze i dojdzie do siebie. Zapłacił za ziemię i dom tak dobrze, że poprzedni właściciele z radością wynieśli się prawie z dnia na dzień. Uczył córkę sam. Poświęcał jej całe dnie, żyjąc z wrocławskich dochodów. Ale przyszedł moment, kiedy zrozumiał, że dorastającej dziewczynce potrzebna jest kobieta. Maria zjawiła się w odpowiednim miejscu i odpowiedniej porze. Dlatego Herwajs nie zadawał pytań. Trzy lata żyli w miarę spokojnie, nie myśląc o otaczającym ich szaleństwie wojny. Z czasem Maria nauczyła się ufać Kurtowi Weissowi. Stopniowo poznał jej losy, dzięki czemu nauczył się szanować jej spokój i upór. Omijały ich wszystkie nieszczęścia. Weiss wiele czasu poświęcał córce, jednak również dużo pracował. Często jeździł do Wrocławia doglądać interesów prowadzonych przez braci. Kupiecka, czysto niemiecka rodzina Weissów nie była narażona na żadne niebezpieczeństwa. Te trzy lata dla Marii to był spokój poczucie bezpieczeństwa, ale także bezgraniczna tęsknota i obawa o Stacha. Kurt nigdy jej nie czynił żadnych romansowych propozycji. Traktował ją wyłącznie jak nauczycielkę i opiekunkę córki. Z szacunkiem i z zaufaniem. Maria nie żałowała, że zdecydowała się na pracę u okupanta. Kiedy zaczęły się konfiskaty, dotknęły one również raczyce. Ludziom zaczęło brakować jedzenia. Naturalnie wajsów to nie dotyczyło. Wtedy po raz pierwszy doszło do poważnej kłótni między Kurtem i Marią. Ludzie głodowali, dzieci umierały, to byli ich sąsiedzi. Maria często wychodziła z krysią do tych w najgorszej sytuacji: zanosiła chleb, mleko, to co najpotrzebniejsze. W bogatym domu wajsów tak wiele się marnowało. Kurt patrzył na poczynania Marii bardzo nieprzychylnie i w końcu jej to wypomniał. Maria, powiedział któregoś wieczoru, kiedy dziewczynki już spały, nie przypominam sobie, żebym obiecywał, że za twoją pracę całą wieś wykarmię. Nie wynoś z domu jedzenia. Nigdy nie kryłam się z tym, że pomagam naszym sąsiadom, odparła spokojnie. Wie pan, że odkładam pensję, którą mi pan płaci. Mogę ją oddać, zapłacić za jedzenie, które wyniosłam z domu. No, nie dramatyzuj. Weiss z irytacją wzruszył ramionami. Nie potrzebuję twoich pieniędzy. Po prostu nie chcę się w to mieszać. Maria podniosła głos. Co pan ma na myśli, mówiąc to, Herr Weiss? Czy to, że przez Niemców umierają polskie dzieci? Zapytała wprost. Maria! Weiss poważnie się zdenerwował. Ja też jestem Niemcem. Mieszkasz w moim domu, wychowujesz moją córkę. Czy ty uważasz, że jestem zły? Wiem, co ludzie mówią: o obozach pracy, konfiskatach, zabijaniu, głodzie, okupacja terenu wroga, są restrykcje. Ja się nigdy nie bawiłem w politykę. Jestem kupcem. Wojna psuje interesy. Ja też nie lubię wojny, ale nie chcę się mieszać do polityki. Jeżeli będę jawnie występował przeciwko rozporządzeniu władz, to i mnie dotknął restrykcje. Mario, ja rozumiem twoje uczucia. I mnie szkoda tych ludzi. A jeszcze do tego czasami wstyd mi, że jestem Niemcem. Zrozum. Marta ma tylko mnie. Nie mogę się narażać. Do wojska mnie nie wzięli. Ale przy pierwszym podejrzeniu o nielojalność, mój platfus może nie wystarczyć za wymówkę. Nie mogę ryzykować. Marta jest dla mnie zbyt cenna. Masz córkę, powinnaś mnie zrozumieć. Od tamtej rozmowy Maria przestała pomagać sąsiadom. Nie mogła. Rozmowa z Kurtem uświadomiła jej, jak kruche jest ich bezpieczeństwo. Zrozumiała, że sama też musi o nie dbać. Naturalnie takie postępowanie sprawiło, że wszyscy polscy mieszkańcy Raczec nienawidzili jej bardziej niż niemieckich żołnierzy. Na szczęście nienawiść ta nie dotknęła ani jej. Ani jej córki w żaden namacalny sposób. Tkwiła jednak głęboko w sercach sąsiadów Stacha. Pod koniec 1944 roku dla wszystkich zaczęło stawać się jasne, że niemieckie panowanie zbliża się ku końcowi. Echa marszu Armii Czerwonej słychać było i w Raczycach. Na razie polscy chłopi nadal nisko pochylali głowy, ale po wizycie w Poznaniu kurt doszedł do wniosku, że wieś przestaje być bezpieczną i spokojną przystanią dla Marty. Postanowił po nowym roku wracać do Wrocławia, do rodziny. Maria przyjęła jego decyzję z zadowoleniem. Pieniądze, które odłożyła przez trzy lata, na pewno wystarczą jej do powrotu Stacha. Widziała rychły koniec wojny i żyła nadzieją, że mąż wkrótce wróci. Ich stara chata wymagała jedynie gruntownych porządków i porządnego ogrzania, a Maria wiedziała, że Weiss, wyjeżdżając, na pewno zostawi dla niej i krysi opał, a także niezbędne zapasy. Tuż po wigilii wybrała się na groby do rodziców Stacha. Mały, przykościelny wiejski cmentarzek był wypełniony ludźmi. W tym radosnym czasie Bożego Narodzenia, czasie nadziei na koniec wojny, ludzie pamiętali o swoich zmarłych. Pamiętali również o zdradzie Marii. Wąd stąd ty suko niemiecka! krzyknęła z wściekłością sąsiadka. Jedna z tych, którym Maria nosiła żywność że też taką święta ziemia nosi. Wokół gromadzili się inni. Złe, wykrzywione nienawiścią twarze. Zrobimy z tobą porządek. Suka, szwabska dziwka. Z każdej strony słyszała pogróżki. Wybiegła z cmentarza przerażona. Dobrze, że nie zabrałam krysi, pomyślała. Długo płakała w zaciszu ich pokoiku. Wieczorem porozmawiała z Weissem. Nie skarżyła się na to, co ją spotkało. Po prostu spytała, czy może z nimi wyjechać i nadal opiekować się Martą. O, jak dobrze, Mario, że podjęłaś taką decyzję. Weiss żywo podjął temat. Nie chciałem powtarzać ci plotek, ale słyszałem w Poznaniu straszne wieści. Żołnierz niemiecki jest karny. Jak mu każą rozstrzelać, to rozstrzela. Każą palić, spali. Ale to, co opowiadają o Armii Czerwonej, w to wierzyć się nie chce. Ponoć to kompletna dzicz. Grabią, gwałcą. Straszne. Wiem, że najłatwiej odnalazłabyś męża tu w raczycach. Ale co będzie, jeśli on nie zdąży wrócić przed przyjściem Rosjan? Jak ty sama z dzieckiem dasz sobie radę bez męskiej opieki? Trochę się tego obawiałem. Tak jedź z nami. Wrocław to duże niemieckie miasto. Tam łatwiej znajdę dla Ciebie informacje o Twoim Stachu. A i tu księdza możesz zostawić swój adres. Jedźcie obie z nami. Zawsze dalej od wojennej zawieruchy i dla was bezpieczniej. A moja marta przestanie się wreszcie zamartwiać rozstaniem. Wiesz, jaka jest przywiązana do ciebie i małej Krysi. Maria odetchnęła. Postanowili wyjechać pod koniec stycznia przed piątymi urodzinami krysi. To nie była ani ciężka, ani daleka podróż. Wajsowi cudem nie skonfiskowano samochodu, jechali więc komfortowo wygodnym Mercedesem do Oleśnicy. Tam, tuż przed widocznym prawie na horyzoncie Wrocławiem, stała się tragedia. Drogi były pełne ludzi. Niemieccy cywile uciekali w panice do Waterlandu, czym kto miał. Wojsko niemieckie też uciekało, choć może nie tak otwarcie. Wyżsi rangą żołnierze już wysyłali swoje rodziny bezpiecznie do Rzeszy. Zaczynał panować chaos. Wojsko konfiskowało wszystkie pojazdy. Teoretycznie na cele wojskowe i w imieniu Rzeszy. Naprawdę, aby bezpiecznie wywieźć własne rodziny lub zagrabione skarby. Mercedes Weissa też się nie uchował. Tuż przed oleśnicą bezczelny żołdak wyrzucił ich z wozu, wymachując bronią. Doszli do pierwszych zabudowań miasteczka. Zbliżał się wieczór. Droga była pełna agresywnych lub zrozpaczonych uciekinierów. Weiss nie stracił głowy. Zdecydował, że zatrzymają się tu na noc, a rano pójdzie sam do miasta i wróci po nie z braćmi. Załomotał do drzwi pierwszego z brzegu domu. Wepchnął się siłą do sieni, stanął wyprostowany przed przerażoną kobieciną i kazał Marii tłumaczyć. Mario, o nic nie pytaj. Tłumacz słowo w słowo, co mówię. Polecił stanowczo. Maria bez słowa skinęła głową. Kto tu mieszka, kobieto? zapytał ostro po niemiecku. Maria tłumaczyła ze zdziwieniem. Ja tu sama, pani, jestem jedna z dzieckiem, wdowa. Tu nikt nie mieszka, panie, nikt nie przychodzi tłumaczyła się biedaczka przestraszona. Zajmuję ten dom na dzisiaj oświadczył Weiss. Potrzebny na cele Rzeszy dodał bezczelnie Wynoś się, kobieto. Panie, gdzie ja pójdę, miej litość nad dzieckiem. Zima przecież, panie, zawodziła. Stodoła tu jest? Albo obora? Spytał trochę łagodniej. Jest, panie, tu, za domem odparła drżącym głosem kobiecina. Weź, dziecko, okrycia i wynoś się tam. Tam będziecie spali. Teraz zrób nam jedzenie. Możesz z dzieckiem do wieczora w kuchni siedzieć. Weiss skończył przemówienie. Wepchnął Marię i zdziwione dziewczynki do izby przy kuchni. Wszedł za nimi i starannie zamknął drzwi. Tatusiu, co ty robisz? Z niedowierzaniem zwróciła się do ojca marta. Córeczko, Mario, wyszeptał kurt. Zrozumcie. Dla niej jesteśmy wrogami, niemcami. Nie udzieliłaby nam schronienia po dobroci. Musiałem tak się zachować dla naszego bezpieczeństwa. Zostaniemy tu tylko jedną noc. Rozumiecie, prawda? Tato, ale mnie nastraszyłeś, powiedziała Marta. Cicho już, kochanie. Maria przytuliła dziewczynkę i z za jej pleców spojrzała kurtowi w oczy. Rozumiała. Jak wiele musiała zrozumieć od tamtego mroźnego poranka na raczyckim cmentarzu. Usadowiła dziewczynki przy koślawym stole. I sięgnęła do koszyka, który wzięła z samochodu, jedynie dlatego, że trzymała go na kolanach. Szkoda, że to koszyk z rzeczami dziewczynek, a nie ten z jedzeniem, pomyślała. Dała dziewczynkom jedyną zaplątaną w koszyczku czerwoną kredkę i ostatnie kartki papieru do rysowania. Podeszła do kurta skulonego na krześle w kącie. Położyła mu rękę na ramieniu. Herwajs? powiedziała cicho. Ja rozumiem. Mądrze pan postąpił. Spojrzał na nią poważnie, z wdzięcznością w oczach. Byle do jutra, Mario, powiedział. Byle do jutra. Zjedli obrzydliwą, gotowaną rzepę podaną przez właścicielkę domu. Weiss otulił dziewczynki ubraniem i kocami znalezionymi w izbie. Jedyną grubą pierzynę dał kobiecie i wyrzucił ją z dzieckiem do obory. Następnie starannie pozamykał drzwi i okna chałupy, nakazał spać Marii i dzieciom. Sam usiadł w kuchni. Marii wydawało się, że dopiero co usnęła ściśnięta na małym łóżku z dziewczynkami, kiedy obudziły ją hałasy w sąsiednim pomieszczeniu. Przerażona nasłuchiwała łomotu przewracanych krzeseł i gwałtownej szamotaniny. Potem skrzypnęły drzwi. Po chwili rozległ się huk. Pojedynczy strzał. Maria zamarła. Zarumieniona Krysia spała, posapując. Marta przekręciła się na bok. Maria cichutko wstała i przyłożyła ucho do drzwi prowadzących do kuchni. Cisza. Wyjrzała przez małe, zamarznięte okno na drogę. Nic nie widać. Pochuchała na szybę, potarła palcem lód. Zerknęła znowu. Okno wychodziło na podwórze z drugiej strony domu. Zobaczyła konia uwiązanego przy krzywym płocie. Z jego nozdrzy buchała para. Koło stodoły widać było jakiś ruch. Oświetleni jasnym blaskiem księżyca ludzie wlekli coś po ziemi. Szaber, pomyślała. Po chwili na podwórzu ukazali się inni. Było ich czterech albo pięciu. Zniknęli za węgłem domu. Maria zesztywniała ze strachu i zrobiła krok w stronę łóżka. W tym momencie drzwi otworzyły się od gwałtownego kopniaka. To, co się działo, działo się jakby poza nią. Jej jedyną myślą było: Boże, dzieci, Krysia, Boże, nie pozwól, żeby coś się stało, Krysi. Święta Maria, uchroni ją. Boże, ukasz mnie za wszystko, tylko ją uchroni. Święta Maria, uratuj ją. Brutalne ręce złapały ją za włosy. W kompletnej ciemności jakiś mężczyzna zaczął ją wlece w stronę drzwi. Nie krzyczała. Dziewczynki jakimś cudem nadal spały. Jej myśli krążyły po głowie, jak oszalałe, ale nie krzyczała. W milczeniu walczyła z napastnikiem, kopnęła stolik. Po izbie rozsypały się kartki z dziecięcymi rysunkami, czerwona kredka poturlała się pod łóżko. Marta się obudziła i zaczęła krzyczeć wysokim, przerażonym głosikiem. Wati, Maria, wati. Krysia, rozbudzona wrzaskiem przyjaciółki, zaczęła szlochać. Wyciągnęli Marię za włosy na podwórze i w kompletnym milczeniu zaczęli ją kopać, bić, kopać, bić. Nie zemdlała. Cały czas była przytomna. Może krzyczała, nie zdawała sobie z tego sprawy. Kątem oka ujrzała potworny ciężar przywiązany do konia Kurt Weiss, z krwawą dziurą w głowie, martwy. Nie wiedziała, ile czasu ją katowali. Potem podszedł jeden z oprawców. W ręku trzymał pistolet. Maria, zapuchniętymi oczami, patrzyła w okno, za którym przerażone dwie małe dziewczynki tuliły się do siebie. Myślała: Boże. Proszę, uratuj krysie. zaczęła modlić się szeptem. Zdrowaś, Maria, łaskiś pełna mężczyzna z pistoletem powiedział. Za zdradę Polski, za kolaborację z wrogiem, w imieniu Polski walczącej, Skazujecie. cię. Podszedł do niego drugi Tej spokój, Rudy odsunął dłonią na bok pistolet wymierzony w Marię. Dla kurwy szkoda kuli Niech żyje ze swoją hańbą, jeśli w ogóle wyżyje, wyjął z kieszeni kożucha brzytwę. Na coś się w końcu moja elegancja przyda, roześmiał się gardłowo. Potem kalecząc marię, szturchając ją i złorzecząc, ogolił jej głowę. Kopnął ją jeszcze raz. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Wyszeptała spuchniętymi pokrwawionymi wargami. I zemdlała. Kiedy się ocknęła, leżała, przywiązana do konia, obok trupa Wajsa. Obok szemrały ciche głosy właścicielki domu i oprawców. Nie, zabierzcie dzieci, mówiła kobieta. Żadnych śladów. Jeżeli ktoś ich będzie szukał, to niech tu niczego nie znajdzie. Ja mam syna. Niech na mnie nie padnie cień podejrzenia. Marka nie dam zabić. Wystarczy, że mu ojca zabili. Nie jesteśmy nimi. Dzieci niewinne nie mogą odpowiadać za grzechy starych. Wykłócał się z nią jeden mężczyzna. Nie obchodzi mnie to, perorowała ze złością. Zabierajcie wszystkich. Maria znowu zemdlała.